Siema, witam was w kolejnym odcinku z serwera Erwelia. I tak jeszcze na początku tylko powiem, że w poprzednim filmie od razu rzucił mi się komentarz w oczy, znaczy dostałem powiadomienie z tym komentarzem, że tak jak jakoś wcześniej była słaba, to teraz jest tragiczna. I sprawdziłem ten poprzedni film i faktycznie na YouTubie on wygląda bardzo źle. I nie wiem co się stało, ale no jak mam ten plik z filmem, to pokazuje mi, znaczy on jest wyrenderowany w mniejszej jakości, znaczy w innej rozdzielczości po prostu niż poprzednie filmy, więc stąd ta jakość jest jeszcze gorsza. Ale co mam zrobić, żeby ta jakość była lepsza niż te poprzednie filmy, nie licząc tego ostatniego? Naprawdę nie mam pojęcia, szczególnie że jak kiedyś tak grywałem, nawet nie tak dawno, tylko te kilka miesięcy temu, to ta jakość była dobra. I od tamtej pory dosłownie nic nie zmieniłem w programie do nagrywania, a tym bardziej w programie do montowania. Ale no trudno, będę kombinował dalej. W każdym bądź razie zmieniłem tylko rozdzielczość Metina 1280 na 720 na 1366 na 768. Nie wiem, czy to zrobi jakąkolwiek różnicę, ale jest to troszkę wyższa rozdzielczość i no tak jak mówię, nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek się zmieni, ale spróbujemy tak, bo naprawdę już nie mam pomysłu, co mogę zmieniać w OBS-ie i Premiere Pro. Mógłbym ogarnąć może inny program do nagrywania, ale no OBS-a już mniej więcej znam, z OBS-a korzystam bardzo długo. No i problem jest tak naprawdę tylko w nagrywaniu Metina, bo w streamowaniu czy nagrywaniu CS-a wszystko jest ok. No i też patrząc na to, że już kiedyś nagrywałem i była dobra jakość, a tak samo nagrywam wtedy OBS-em, to wątpię, żeby to był problem z samym w sobie programem. Renderując ten film, postaram się znowu pobawić ustawieniami w Adobe Premiere Pro, ale nie wiem, czy coś tam wykminie, ale przejdźmy po prostu już do gry. Od tamtego odcinka wybiegam sobie troszkę czynów. Nie za dużo, ale zawsze coś. Wtedy miałem chyba 27 zrobionych, mamy 49. No i tak samo pobiegałem trochę Nemerek. Teraz jest sobota, więc w sumie może też jest jakiś event podwójnych bossów. Zerknę zaraz sobie na forum i dalej będę latał czyna, więc póki co nie będę nic takiego poza tym nagrywał, chcę wybiegać troszkę tych czynów, zarobić troszkę kasy i wtedy prawdopodobnie coś się pobawimy. Na razie mam takie słabsze trochę te pierścionki, bo tamte mi się pokończyły, a nie chcę wydawać na przykład kasy na ten diabelski, który daje lepszy odpał niż ten piracki amulet, ale no trochę kosztuje i co? No chyba tyle. Ja latam sobie, wracam sobie latać dunki i zarabiać kasę. Wybiegałem trochę kolejnych czynów, no i oczywiście Nemerek i mam zrobionych 68 czynów, czyli no tylko dzisiaj zrobiłem około 20, plus były te podwójne bossy, z czego mam 5 przywłączana i 4 demerki. Niby nie jest to najgorszy wynik, ale mógł być lepszy, to nawet nie jest połowa dungeonów. No i co? Zbiję sobie te bossy z tych przywołań, zobaczymy ile będzie tych wszystkich ulepów, powystawię to sobie wszystko na sklep, trochę się tego już nazbierało i możliwe, że wpadnie trochę kaski i powinno wystarczyć na ewoluowanie tej nemerki. Sklepik wystawiony, udało mi się zapewnić cały, trochę tego dropu się podbierało, a w sumie jakoś dużo tych dunków nie biegałem ostatnio. Znaczy no tam parę godzin się zebrało i to dobijając na dwa konta trochę tego dropu się zbiera, ale nadal myślę, że wygląda to jakby było tego dużo więcej niż faktycznie jest. Chociaż do tych ulepów sporo się zebrało, bo tych ulepów po 740 kk miałem 45. Ulepy z demerki też idą cały czas w górę, już są po 550 kk mniej więcej, były ostatnio po 300, potem po 400. Ulepów z Matrixa też praktycznie nie ma na rynku, więc to wszystko idzie w górę. Te jakieś tam pierdoły typu kamienie, exo i tak dalej stoją w tej samej cenie, ale właśnie ulepy idą w górę, co jest dosyć zaskakujące. No i z tego sklepiku będziemy mieli do wypłaty ponad 100 won, więc jeżeli coś podchodzi z niego do jutra, to powinniśmy mieć już kasę na ewolucję tej nemerki. Chyba dobrze to powiedziałem, ewolucję. I może coś nam zostanie, to polepszamy trochę ekwipunek. Ogólnie dostałem tip od widza, że podobno na tym czenie nie trzeba zbijać tych wszystkich metinów, tylko wystarczy zrespić te 4 i można od razu podbiec do tego pomnika i go bić. I się okazuje, że to jest prawda faktycznie. I tych 4 metinów w ogóle wokół nie trzeba bić. A ja za każdym razem je zbijałem i otwierałem te pieczątki po kolei, a nie wiem po co to jest zrobione i czy to tak ma być, czy tak po prostu wyszło przy Rebellion Dungeonu i tego nie zmienili, ale w każdym razie skróci to mocno czas robienia dungeonu. Wiecie ile dzisiaj spałem? 16 godzin. To jest mój absolutny rekord, bo zazwyczaj jak mam wolne to śpię 12-13, ale 16 mi się jeszcze nie zdarzyło i mam nadzieję, że to nie będzie szło cały czas w górę, bo będzie słabo. W każdym razie coś tam podchodziło ze sklepu, zostało tylko trochę tych smoczych elementów, jakieś tam inne pierdoły, mamy 90 won. I możemy w końcu ewoluować sobie tą nemerkę. Będzie miała 110 poziom i będziemy mogli zakładać te Erweliony w końcu, które dają fajny odpał. I muszę zacząć skipować tego biologa, bo czekać 24 godziny za każdym razem. No właśnie, czekać 24 godziny za każdym razem to trochę słabo, bo oddawał to ponad 2 miesiące. Znaczy, no prawie 2 miesiące. I co? Idę sobie skupić wszystko, żeby ulepszyć tego peta, bo tutaj kilka tanków mamy: te tęczowe perły, dwutlenki tytanu i całą resztę trzeba dokupić. No jeszcze te szlachetne gałązki mamy. No
idę sobie zakupić tą resztę. Sorki za telefon, myślę, że z 70 wąta to wyjdzie i coś tam zawsze jeszcze zostanie. Dobra, mam wszystko. Trochę się wykosztowałem, bo z 90 wąt zostało mi 17, a przypominam, że kilka itemków miałem swoich, ale możemy w końcu zrobić tą ewolucję, więc mamy chyba wszystko. Klikamy i mamy numerę poziom 110 i teraz mogę założyć chyba sobie tego Erweliona, tak? Tak. I to nam daje 15% na Sanktuarium Herosów, więc chyba od razu pójdę na jednego Chena i zobaczymy, jak zmienił się damage. Bijemy teraz w Chena 310k mniej więcej. Bez tego diabelskiego amuletu wcześniej biłem coś około 290, może nie całe 290, więc różnica nie jest jakoś super duża. Znaczy no jest, ale nie jest jakaś ogromna. Przy okazji pobiliśmy rekord, bo 9 minut 10 sekund, a wcześniej miałem 9 minut 30 sekund chyba. 9,26, no ten sposób z tymi metkami troszkę zaoszczędzasz tego czasu, ale myślę, że to da więcej odpału. A to daje mi 20k damage'u, no mniej więcej tyle, co dawał mi ten amulet, który był zamiast pirackiego amuletu, bo on dawał chyba 10% na wyprawy, czy coś takiego, ten daje 5. Nie pamiętam dokładnie, ale coś tam dało więcej. Jeszcze chyba dawał na potwory, ale mniejsza z tym. Myślałem, że do ta numerka da więcej, no bo to daje jednak 15% na cały damage na dungeonie, no ale wychodzi na to, że to nie jest jakoś tak bardzo dużo. Wiem, że plączę się w słowach, bo już ktoś mi tam nawet to mówił, ale niestety przed nagrywaniem klipu sobie myślę, że no nagram krótki klip bez takiego gadania pierdół, żeby się nie plątać zaraz, ale i tak wychodzi inaczej. Nie wiedziałem o tym, wy pewnie wiedzieliście, ale ja na tym serwerze jeszcze nic nie ulepszałem, ale gdy próbujemy coś ulepszyć i nie mamy do tego itemka, to jest takie coś jak wyszukanie w sklepach. I to jest naprawdę przydatna opcja. Nawet nie widziałem, żeby to gdziekolwiek jeszcze było, ale to jest naprawdę przydatne. No i chcę w końcu zacząć ulepszać ten ekwipunek, trzeba go powoli ruszać. A no na tym serwerze, tak jak mówiłem, jeszcze nic nie ulepszałem. Te duże władce są w cenie, bo około 600k za sztukę. To są chyba takie jedne z tańszych, więc powiedzmy, że będziemy brali sobie na razie stąd. Nawet nie wiem, czy powinienem ulepszać tym mistycznym kamieniem, czy jest coś lepszego, ale no powiedzmy, że poulepszamy sobie tym. I to jest 30%. No te duże władce z tego, co się orientuje, lecą z bossów dla dzieci, więc nawet te bossy opłaca się bić, bo duże władców są po prostu w cenie, więc próbujemy przy 30%, nie udało się, więc kupujemy kolejne duże władców, dwie sztuki. Tej kasy nie mam za dużo, więc mam nadzieję, że cokolwiek tam uda się ulepszyć. Dobra, kolejne dwie sztuki, już trzecia próba, to mogłoby siąść. Dobra, udało się. I teraz krew wygnańców i ogon węża z plusem. Ogon węża nie powinien być drogi, ale krew kosztuje około wona, z tego co pamiętam, chyba że poszła już w górę. No i tak jak mówiłem, ta krew kosztuje około wona na rynku, nawet udało mi się znaleźć sklepik, gdzie wyrwałem po 900. Póki co mamy na dwie próby, bo na tyle mam ogonów węża, jeżeli te dwie próby dziesiątą, to będziemy musieli te ogony dokupić, także próba numer 1 na plus 9 i... O, udało się, to będzie musiałem kolejne krwi dokupować, super. I dalej się to ulepsza pradawnym zwojem lub kamień filozoficzny. Dobra, mamy naszynik plus 9 i z całego tego EQ zostało nam chyba tylko hełm, cała reszta jest plus 9. To nie powinno być jakieś drogie, przynajmniej te pierwsze ulepszania, jakieś nogi pająka i futro yeti. Dobra, to sobie poulepszam, dopóki są te takie badziewne ulepszacze. I jeżeli trafię już na coś droższego, to was zawołam. Tak teraz myślę, to nawet nie wiem, czy to jest ten hełm, który dalej się ulepsza na hełm do expa, ale przekonamy się, gdy go ulepszę. No i wracamy na etap z ulepszaniem z duszami władcy, więc to będziemy kupować po dwie sztuki, po 600k. Na plus 7 szły sygnety władcy, które myślałem, że są droższe, a kosztują po 30k za sztukę, więc bez problemu. Także kolejna próba, znaczy pierwsza na plus 8 spaliło, więc musimy dokupić sobie kolejne dusze władcy i no tej kasy nam raczej zabraknie na bawienie się dalej w ekwipunek. Znowu spaliło i kolejna dusza władcy na plus 8. 30% to mógłby teraz znowu siąść, nie udało się. I powoli nam zaczyna kaski brakować, a dusze władcy w tym sklepie też już się kończą. Ale dobra, udało się ulepszyć na 9 i wyszukamy sobie od razu ten z krwiami wygnańców. One gdzieś tutaj były po te 900 dokładnie, więc możemy sobie jedną kupić. I pierwsza próba na plus 9 i znowu się udało za pierwszym. Elegancko. I czy to dalej się przerabia? Aha, nie zobaczymy. Idę sobie wytworzyć ten pradawny zwój i zobaczymy, jak się przerabia ten dalej ekwipunek. Pradawne zwoje się wytwarza tutaj u kowala standardowo. Tworzenie przedmiotów, zwoje ulepszające i pradawny zwój. Aha, pradawny to jest z tych starożytnych. Dobra, to nie był starożytny. Chyba że to mogę też starożytny. Mogę czy nie? Bo w sumie nie pamiętam. Nie to, starożytny zwój. Nie mogę, czyli muszę wytworzyć po prostu sobie dwa te starożytne zwoje i z tego mogę wytworzyć pradawny. I teraz jak wygląda ulepszanie tego dalej? I czy to będzie dalej? To chyba jest hełm do expa, tak mi się wydaje. Daje atak, no wygląda na to, że to jest hełm do expa. Smoczy element razy 5. To chyba wygląda na to, że nie będę tego sprzedawał jednak, bo mam tego 40 sztuk na sklepie. Idealnie na przerobienie tego ekwipunku w sumie. Dwutlenek tytanu też leci z Chena, więc spoko. Fioletowy materiał, złoty materiał to nie wiem skąd. I kobaltowa materia. Wydaje mi się, że tutaj ten
ramki już nie powinny być aż tak drogie, szczególnie, że potrzebuję tutaj tylko po jednej sztuce, ale no dobra. I czy to wszystko będzie wyglądało tak samo? Powiedzmy, że wezmę sobie naszyjnik, sprawdzimy też tutaj, jak to wygląda. Z tego, co widzę, to jest to samo. To naszyjnik OHO, czyli tu już wszystko będzie z tego OHO. I jak to wygląda na przykład z bronią? Tutaj jest nakładka, dobra, to nie. I chyba wszystko wygląda tak samo. W ogóle, czy jest jakiś przeskok? Nie, tutaj się nic nie zmienia. Dalej będzie 10 na potwory, więc póki co jedynie w hełmie się coś zmieni, bo tu dochodzi atak. I czy tutaj dalej się coś zmienia? Tutaj było to samo. To w kolczykach pewnie też będzie to samo. No to raczej się dużo nie zmienia na plus 0, więc będziemy to pewnie musieli ulepszyć na jakiś plus, żeby to coś dawało, tylko że pewnie ulepszając te itemki zwiększa też się level, więc możliwe, że będziemy musieli ruszyć z tego 110 i wbić tak plus minus 115. Przydałoby się też ruszyć ulepszanie tej podkowy i teraz, nie wiem, ona daje chyba, jak jest ulepszone na maksa, 30 na potwory, czy coś takiego. I teraz nie wiem, czy to wystarczy ulepszyć tą podkowę kucyka do plus 9, czy ją się przerabia pójście na jakąś inną podkowę i dopiero tą kolejną, jak ulepszy się do 9, to daje maksymalne bonusy, ale w każdym razie się przekonamy. Więc tak, na razie potrzebujemy medal konny, który na pewno nie będzie drogi, i czerwona smocza łuska, która też nie powinna być aż taka droga, ale to do tego nie jestem pewien, więc idę to sobie znaleźć w sklepach. No, nie jest drogie. Tylko problem jest taki, że ludzie to wystawiają w stakach po 200. Na szczęście znalazłem jakiegoś gościa, który te czerwone smocze łuski sprzedawał, więc sobie kupiłem 5 sztuk. Nie możemy sobie ulepszyć na plus 1. Coś w ogóle tutaj dochodzi na samym początku. Jeden średnio, jeden medyny, 10 diabły. Nie, nic się nie zmienia. Dochodzi, nie dochodzi siła wody nawet. No dobra. Nie, no kolejne smocze łuski, naprawdę. Myślałem, że kupię te 5 i będzie spokój. Się okazuje, że mógłbym kupić ten stack, tylko że na to nawet kasy nie mam. Na plus 2 już dochodzi jeden średnich, więc zawsze coś. 72%, tu już trochę mniej. I idą dalej łuski. Dobra, złota małż, medal konny. Okej, okay, na plus 3, 67%. Nie udało się. Kolejna próba na plus 3. I siedzi. No i dobra, na plus 4 dochodzi już jest kolejny jeden średnich. No zawsze jest to coś. Na plus 4. Nie udało się. Kolejna próba na plus 4. No i jest, nie, to chciałem więcej powiedzieć. Więc na plus 5, kolejne sygnety łatów. Okej, okay, próba na plus 5 i nie udało się. Mogę dokupić od razu tutaj sygnet łatcy i chyba będę miał wystarczająco, chociaż nie jestem pewien. Nie, jednak nie. Dobra, już sobie dokupimy na nagraniu. Tutaj jeden zawona, to na pewno nie dzięki. Tylko powoli mi się kończą fundusze, więc za dużo tej podkowy nie poulepszamy, ale zawsze będzie to coś tam ruszone. Teraz oczywiście na klipie to nie będę mógł znaleźć jakiejś sensownej ceny tych sygnetów, albo przynajmniej mniej w mniejszych ilościach i może to być problem, bo nie potrzebuję na razie 10 sztuk, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakiś sklep, gdzie oto właśnie. I teraz będzie git, kolejna próba i udało się. No i dobra, plus 6, już dochodzi 1% na metiny, no nie jest to dużo, ale zawsze coś. Na razie doszło nam tylko 2% średnich i kolejne medale konne i sygnety władcy. To bez problemu kupię, bo to nie jest drogie, nawet jeżeli kończy mi się kasa, więc za chwilę sobie ulepszymy. Ale będziemy mieli już na ostatnią próbę niestety i skończy nam się kaska, więc próba na plus 6, 52% i udało się. Dalej idą tutaj dalej sygnety władcy, rybia oś, czerwona smocza łuska, no to jest strasznie tanie, więc wystarczy, że coś tam ze sklepu poschodzi i po tą podkowę ulepszymy sobie do plus 9, ale przynajmniej już mam pewność, że na pewno ją będzie się przerabiać dalej, więc na później pewnie zrobi się grubo, ale jestem ciekaw, czy kolejną podkowę, w sensie jak przerobimy tą na kolejną, to czy ona jest już ostatnia, czy takich będzie kilka, bo jeżeli kilka, to no czeka nas trochę ulepszania, a na razie te bonusy dochodzą strasznie powoli, więc podejrzewam, że kolejna podkowa po przerobieniu nie będzie ostatnia. Zdjąłem słuchawki, żeby tak lepiej się słyszeć na nagraniach i jakie głupoty gadam. Tak strasznie dziwnie głośno siebie słyszę i dziwnie mi się mówi do tego mikrofonu. A tak w ogóle, możliwe, że za mniej więcej 2 tygodnie zamówię sobie nowy mikrofon, tylko jeszcze muszę się zastanowić jaki i możliwe, że będzie lepsza jakość głosu i mam nadzieję, że w końcu kolejny mikrofon nie będzie mi wychwytywał tak jak ten dosłownie wszystkiego, że muszę mieć nawalone filtrów w OBS-ie, żebyście nie słyszeli klawiatury i myszki. To trochę zniekształca mi głos, ale i tak brzmi to lepiej niż jak macie słyszeć myszkę i klawiaturę, bo uwierzcie mi, że to by wam dużo bardziej przeszkadzało. Już nawet niektórzy się przekonali oglądając filmy kiedyś tam i mam nadzieję, że jeżeli kupię nowy mikrofon, to tego już nie będzie. Odpalam drugiego klienta i idę pobiegać sobie troszkę dungeonów. Tutaj trzeba oczywiście na drugiej postaci numerkę, no bo trzeba pozarabiać trochę kasy, żeby tą podkowę ulepszyć dalej, no i też ekwipunek. Tylko że teraz te smocze elementy i dwutlenki tytanu będę sobie zostawiał, tu jak zobaczyłem, że to idzie na przerobienie i przez to nie wiem za bardzo, z czego będziemy zarabiać z tego czena, no bo te ulepy stanowią główny zarobek z tego
tego Dunga i nie sprzedając tego za dużo nie zarobimy, ale też nie będę tego wszystkiego zostawiał sobie, bo aż tyle tych ulepów nie potrzebuję, chyba że na ulepszanie tego jak później też one będą szły. To może być też problem, ale no o tym się będziemy martwić później, więc prawdopodobnie trochę sobie tych ulepów zostawię, a całą resztę będę wystawiał na sklep. Zrobiłem sobie zapiski bossów na mapie 110, bo w końcu trzeba się na te bossy zacząć wybierać, ale z tego co widzę te bossy respią się tylko co 6 godzin, więc mogą być one obstawiane i resp jest o 4, no ja o tej na pewno nie wstanę, potem jest o 10 i o 16, więc może dlatego na 16 spróbuję się wybrać, ale nie obiecuję, że nie zapomnę, a jest bardzo duża szansa, że zapomnę i obstawiam, że tak właśnie będzie, ale może zobaczymy jak te bossy tam będą wyglądać na tej mapie i w jakim one tempie będą schodzić i czy w ogóle damy radę coś zbić. No a w razie czego mam jeszcze zapisane respy bossów na mapie 95, bo one respią się co 2 godziny i jeżeli ninjom dawam radę je zbijać, tylko że schodziły dosyć wolno, to myślę, że tym wojem będą schodzić w miarę spoko i z tego też zrobił jakieś ulepy, które były warte około 500k, więc no trzeba się w końcu zacząć na te bossy wybierać, bo jest to spoko dodatek do zarobku biegając długi, no bo po prostu co 2 godziny wybrać się na respa to chwila moment, a zawsze jakiś tam ulep wpadnie. Coś tam podchodziło ze sklepu, więc możemy sobie zrobić kolejną próbę tej podkowy na plus 7, póki co mam wszystko, tu już jest 47%. Fajnie byłoby chociaż na plus 9 to zrobić, żeby zobaczyć jak to wygląda dalej. Dobra, 47% udało się i teraz nie mamy małży, to dobra, to dokupię sobie na szybko z jakiegokolwiek sklepu, to nie powinno być jakieś drogie, no powiedzmy, że stąd niech będzie i próba na plus 8, to też mam wszystko póki co, nie udało się, kolejne małże musimy dokupić i kolejna próba, zaraz mi się skończą pewnie łuski, sygnety, o dokładnie, dobra, to dokupię sobie to i zaraz jedziemy dalej. Kolejna próba na plus 8 i o, udało się, git. Teraz my dalej konne złota małż i łuska, czyli w sumie to za dużo się nie zmienia. No to jedziemy, próba na plus 9, 27% i o, udało się, a kupiłem na zapas w sumie tych ulepów. Jak to wygląda dalej? Podkowa zwiadowcy i to raczej nie będzie ta ostatnia, więc pewnie będzie trzeba ją ulepszać jeszcze dalej. Niebieskie esencje, zbój boga smoków, niebieskie esencje są trochę drogie, chociaż to nie wiem, to wyjdzie z pół wona. Teoretycznie to nie jest jakieś drogie, ale póki co nam daje to 5 średnich, 5 metiny, 10 diabłów, 1% omdlenia. No dobra, może to sobie przerobimy zaraz, a może nie, jeszcze zobaczę. Póki co, lecę dalej zarabiać kasę. Za chwilę jest rest bossów, tych dwugodzinnych, więc jest poniedziałek, godzina 12. Myślę, że osób nie powinno być dużo, bo większość powinna być w pracy albo w szkole, ale za chwilę się o tym przekonamy, zobaczymy jaki jest damage w te bossy i jak szybko one schodzą. I mam nadzieję, że te bossy będą tak dosyć sensownie schodzić, to będziemy między dungami mogli się na nie wybierać. Aha, tak teraz patrzę, to ja byłem w dywizji na metkiej bossy i to mi mogło trochę zabrać damage'u na dungeonach, bo to jest dywizja na dungeony. Także dziwnie, nie wiem dlaczego ja ustawiłem wtedy te bossy. Tak, jesteś już członkiem tej dywizji. Dziwnie, ale no przynajmniej teraz będę wiedział, że mogę bić więcej w tego czena jednak. Ej, no bardzo dobrze te bossy schodzą, tego się nie spodziewałem, ale no po 3% HP je bije. Aż dziwnie, bo one schodzą dosłownie w sekundę i poleciał jakiś ulep z tego? Nie poleciał. Dobra, to lecimy dalej, zobaczymy ile tych osób uda mi się, ile tych bossów uda mi się zbić i ile będzie z tego ulepów. Jednak nawet o takiej 12 w poniedziałek ludzie zbijają te bossy, ale udało mi się zbić 3 i jednego na pół. I z tego my dwa ulepy przecze, które są w cenie. Myślałem, że one są tańsze, a one najtaniej na mieście stoją po 800k, więc w sumie z takiego respa, który trwał 3 minuty, mam 1,5 wona. No i na dzisiaj to było na tyle. Do kolejnego odcinka postaram się zarobić troszkę kaski i możliwe, że zaczniemy przerabiać powoli ten ekwipunek na ten ekwipunek OHAO. No i teraz do mojego zarobku na dungach będę dokładał te bossy, bo naprawdę jest sens je zbijać. Wiem, że miałem pokazać jeszcze te bossy o 16 na mapie 110, ale nie wiem, czy się na nie wyrobię. I przetestujemy te bossy na pewno sobie w kolejnym odcinku i zobaczymy, jak tam wygląda ten zarobek. W ogóle jestem ciekaw, jak z tych bossów na 95 lecą te inne ulepy, jakieś tam metale i tak dalej. Chociaż obstawiam, że to wszystko leci podobnie jak strzena, no i oczywiście głównym zarobkiem są te smocze serca, które są w cenie, tak jak mówiłem. Więc to było na tyle w tym odcinku, jeszcze raz i przypominam, że w opisie macie reflink i inne linki typu Twitch lub link do kanału z CS-a, polecam tam zajrzeć. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku.